Nie za biurkami, ani na sali obrad, a na rowerach. Łódzcy radni wybrali się dzisiaj na wycieczkę, żeby na własne oczy przekonać się, jaki jest stan ścieżek rowerowych w mieście. Ich przewodnikami byli rowerzyści, którzy w ten sposób drogę do pracy pokonują codziennie. Padający deszcz radnych nie przestraszył. Najpierw były przygotowania. Trzeba było wybrać rower i odpowiednio ustawić siodełko. Radni przyznają, że na co dzień wybierają samochód, a to nie wychodzi im na zdrowie. Chociażby na to, żeby nie być takim grubasem jak ja, to warto na rower wsiadać. Trasa wycieczki prowadziła od centralu do ulicy Maratońskiej. Ten fragment Łodzi dla rowerzystów jest przyjazny. Ścieżki są gorzej z ich jakością. Taki przebieg, który sprawia, że ruch rowerowy koliduje z ruchem pieszym. Często ścieżki nie są odpowiednio oddzielone od chodnika. Na przykład tylko jest namalowana biała linia. Tak się nie robi. W Łodzi jest ponad 40 km ścieżek rowerowych. Zarząd Dróg i Transportu planuje tą liczbę potroić. Jednak większość nowych ścieżek to będą fragmenty przemalowanych chodników. Wycieczka była także okazją do sprzeciwu łódzkich rowerzystów wobec planu zakazu wjazdu rowerów do parków na terenie Łodzi. Pismo w tej sprawie otrzymał wiceprezydent Wojcieszek.